Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Sponsorem audycji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu niezwykle serdecznie. Witam naszego gościa, pani poseł Paulina Matysiak. Partia Razem uśmiechnięta jak zwykle. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ta radość, z czego wynika pani nas tutaj, wprowadzi w arkana. Nie, no tak, słuchałam tych relacji sportowych, tych emocji. Zastanawiam się, jakie emocje będą nam towarzyszyły o 20, ja raczej, no, przed 22, jak się będzie ten mecz naszej reprezentacji kończył. Czy będziemy tacy uśmiechnięci i w zadowolonych humorach, czy może jednak nie? To się okaże. A jak pani sądzi? Nie no, Ja sądzę, że nasza drużyna wygra. Tam jakieś zakłady nawet chodzą, tak? Tak, tak. tak? My tam sobie... Jaką tam, My tam aplikację sobie... macie? Razem na mecz Polska-Argentyna. <grym> <grym> czy razem, ale osobno? <grym> ja, nie, jak to za, wygląda? Zawsze za, razem faktycznie sobie typujemy tutaj, pan redaktor zdradza nasze. Ale to dużo, że na nóż też będzie chciał też się dołączyć. Tak, już nie można, już nie można, trzeba było wcześniej. W każdym razie y, to mogę tylko zdradzić, jak ja typowałam ten nasz dzisiejszy mecz. 3-1 dla Polski, jak się 3-1 dla Polski, ja wiadomo. No, jestem grubo. Du... <noise> jestem bardzo dużą optymistką. <noise> 3-1, no. no zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie wynik. A no, pan dobra. redaktor jak typuje? Ja się boję typować. Ja to pechowy jestem i felerny jakiś taki. Jak powiem, to później jest zgoło odwrotnie w związku z powyższym, jeżeli powiem, że... Uh -huh. No to będzie. A jeżeli powiem, że na przykład ta, ta drużyna, to, to żeby nie było, że ja od razu przez. Nie, nie, ja nie chcę, ja wolę z daleka. To jest naprawdę wdzięczna i niewdzięczna rola siedzieć po tej stronie mikrofonu. No nie wiem, nie wiem. Wygląda pan na bardzo zadowolonego. No, bo, wie pani, dzisiaj o 20 spotkam się z widzami w TVP Info. Będę sobie mówił. Ale to jest dopiero wyzwanie dla dziennikarza, prawda? Tak. Jest mecz reprezentacji polskiej. Tak. a pan prowadzi program, jak ja przyciągnąć odbiorców. Tak, to Jakimś prawda. dobrym tematem. Tak. Tak. Czyli możemy porozmawiać o czym? O tej 20, o meczu. <noise> a widzi pani. Czyli dzisiaj cokolwiek byśmy nie powiedzieli, wszystko kręci się wokół meczu, a tyle rzeczy się wydarzyło. Na przykład... Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, mówię nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ponieważ ona zastąpiła Izbę Dyscyplinarną, przywraca sędziów do orzekania. I nie tylko sędziego tuleje, na którym się skupiły media, ale jest gro takich sędziów, którzy zostali poprzywracani. No i myślę, że to jest, to jest dobry prognostyk na przyszłość. Myślę, że przede wszystkim w tych relacjach z Unią Europejską i w kontekście KPO, pieniędzy na KPO, na które przecież już od dawna, od dawna czekamy. Oprócz tego, że ruszyła ta izba, mamy też porozumienie takie wstępne, podpisane. Więc to też jest dobra prognoza na przyszłość. Dalej czekamy na te pieniądze. Jeszcze tylko wiatraki. Jeszcze tylko wiatraki, jeszcze tylko coś tam. i. Nie, końcu... no, tylko wiatraki, to są te kamienie milowe wypełnione i właściwie kasa w styczniu no i po, może. I, po, i, po, I potem wniosek i do dwóch miesięcy. To czy wniosek pieniądze... wcześniej, wniosek tak. w grudniu ma być złożony? I, wni... i te dwa miesiące na, na te pieniądze. W każdym razie, no tak, jest szansa, że wiosną te pieniądze w Polsce się pojawią. I oby się pojawiły. Ja przypomnę, że my głosowaliśmy za tym funduszem odbudowy, za tymi pieniędzmi. Wiemy... W odróżnieniu od innych, którzy dzisiaj są zdziwieni, że tych pieniędzy nie ma, a wcześniej ich nie chcieli. Tak, albo nie wiedzieli, jak mają zagłosować. Tak, się wstrzymywali i nie wiedzieli, czy w jedną stronę, czy w Ale drugą. Ale oni twierdzą, że się wstrzymywali, bo byli za. Nie, 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 no, to, panie redaktorze. No, w sensie, ja muszę takie słowa słuchać na poważnie. Też nie róbmy ze z, z słuchaczy idiotów, oni doskonale wiedzą, czy jak, jak się jest za, to się jest za, jak się jest przeciw, to się jest przeciw, a jak się jest na wstrzym, to w sumie nie wiadomo. I myślę, że tutaj jasno warto też przypomnieć, że my głosowaliśmy za tymi pieniędzmi. Wiemy, że te pieniądze są potrzebne, bo tak jak Pan y, przypomniał, to są pieniądze, które mają pomagać w europejskim gospodarce gospodarkom. po covid Tak, w, w wychodzeniu z kryzysu. My jesteśmy w tym kryzysie. Te pieniądze są potrzebne te pieniądze, które mają iść na y, duże inwestycje, na infrastrukturę, na y, inwestycje w zieloną energię, w transport y, publiczny. Ja mam nadzieję, że one się pojawią faktycznie w lutym, może w marcu i zaczną być wydawane, bo tych pieniędzy my tutaj w Polsce, Polacy, y, potrzebujemy. Y, I oby ten serial, który już się tak ciągnie i ciągnie przez, przez wiele miesięcy, przez niedociągnięcia i zaniedbania rządu, się skończy, i będziemy mogli patrzeć i rozliczać na to, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. I jakie no to To trzeba efekty. będzie rozliczać tutaj na miejscu, ponieważ i tak i tak struktury unijne będą upatrzyły i ja pilnowały tak, na te pieniądze ale Tam jest stałe oczywiście, tam jest cały wie pani, że... ja słyszałem, że te pieniądze miały iść na kampanię PiS-u i dlatego co niektórzy nawet tam działania podejmowali w strukturach Unii Europejskiej, żeby tych pieniędzy nie było. To warto przypomnieć, no takie bajki nawet są, To warto no. przypomnieć, że te pieniądze są Jasno oznaczone, jak są na konkretną inwestycję trzeba Wydamy na coś innego, nie dostaniemy ani tak. grosza no, więcej. No sprawa to jest prosta. I ten, ten mechanizm no. też jest taki, że wydatkujemy i dopiero później, później pieniądze dostajemy, więc nie ma możliwości zapłacenia za cokolwiek innego, bo po prostu nie dostaniemy tego zwrotu. Natomiast jasno trzeba powiedzieć jeszcze raz, potrzebujemy tych pieniędzy. Potrzebowaliśmy już ich dobrych parę miesięcy temu. Mamy, Będziemy mieli z tego powodu pewne. Opóźnienia, bo te inwestycje już mogłyby się toczyć, tak? Już moglibyśmy. Pani poseł, ponieważ pani twardo stąpa po ziemi, to, to ja od razu zapytam: dzisiaj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości się zbiera. Ponoć też w sprawie KPO między innymi, a właściwie bardziej w sprawie mm, koalicjanta względem KPO. A to, to by trzeba było się, może, nie wiem, koalicjanta pytać albo kogoś z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, wydaje mi się, że cała ta zabawa z Solidarną Polską i z Ziobrą pewnie doczeka finału już po przegłosowaniu budżetu, bo na pewno do czasu głosowania nad budżetem. Koalicjant jest potrzebne tutaj. Jakby... Czy sugeruje Pani takie rozwiązanie, że będziemy mieli do czynienia z rządem mniejszościowym? Nie no, nie sugeruje. Myślę, że jeszcze się coś może wydarzyć. Kolejne posiedzenie Sejmu my dzisiaj, dzisiaj się zaczęło to 67. ma potrwać do piątku. Kolejne w połowie grudnia, więc myślę, że jeszcze. No będę 13, no, my, no my. Ale nie w piątek, więc myślę, że jeszcze trochę tych emocji ze strony Zjednoczonej Prawicy będziemy mieli, jeżeli chodzi o tą pierwszą część miesiąca, pierwszą część grudnia. Czym to się skończy, to się, to się okaże. Dzisiaj też Solidarna Polska taki pokaz siły robiła, stanęła całym, całym swoim składem parlamentarnym na konferencji. Nie tam Tadeusz Recymańskiego zabrakło, nie widziałem go. No, mieni być całym składem, no tam można sobie policzyć, kogo nie było, albo kto się nie zmieścił w obrazku. W każdym razie, no, widać, że trwa jakieś przeciąganie, przeciąganie liny, siłowanie się. Ale cel mieli szczytny, cel mieli szczytne zawieszenie ETS. Tak, tylko że prawda jest taka, że tutaj, żeby cokolwiek robić z ETS-em, nie wystarczy nasza uchwała, nasza ustawa tutaj, raczej trzeba. Myśleć o tym, żeby tę debatę rozpocząć na poziomie unijnym, a z tym Solidarna Polska ma naprawdę duży konflikt. To jest żeby tak jak z ceną dyskutować. maksymalną gazu, na przykład, jak to robi Anna Moskwa, minister środowiska i klimatu. Yy... Gdzie zbudowała koalicję i większość państw jest razem z nami i nie chcą iść pod powiedzmy dyktando Niemiec i płacić 275 euro za megawattogodzinę gazu, zdaje się, czy metr. Me megawattogodzinę gazu. Yy -y. Tylko chcą zdecydowanie mniej. No I mówią przy... tak, jeżeli się nawet nie dogadamy do 13 grudnia, to 13 grudnia przegłosujemy, że ta cena będzie zdecydowanie niższa. No, przede wszystkim, jeżeli chce się osiągnąć jakiś realny efekt i mieć wpływ na rzeczywistość, to trzeba mieć też sojuszników. I wydaje mi się, że tutaj Solidarna Polska zdecydowanie o tym zapomina, bo jeżeli chce jakiekolwiek zmiany wprowadzać w systemie, który jej się z różnych powodów nie podoba i nad którym naprawdę powinniśmy rzeczowo dyskutować, to trzeba szukać sojuszników, a nie stawać samemu okoniem. I nie, I nie szukać wsparcia wśród innych ugrupowań czy tych europarlamentarzystów, którzy w parlamencie zasiadają. Oni tego po prostu nie robią, więc można się zastanawiać, czy faktycznie chcą jakichś prawdziwych zmian, czy to jest tylko bicie piany dla bicia piany. Jak pani sądzi, Włodzimierz, jeszcze raz ty będzie dzisiaj gotował coś dla Donalda Tuska? Czy Włodzimierz czarze. Ojej, to jest, to jest bardzo trudne pytanie. No jak trudne. No, skoro jest jego odkryciem kulinarnym, jak <grym> mówi, to może akurat. Nie wiem, Przed być, meczykiem być, na mecz. Pan, panie redaktorze, że być może dzisiaj to do Donald Tusk coś ugotuje dla Wodzimierza tego Ja już nie wnikam, jak tam ten wieczór się zacznie, czy jak się skończy. Tak czy w 2015 roku czarną polewkę, czy coś innego? Natomiast, no co ja tu mogę powiedzieć No to chyba też do marszałka pytanie Co gotuje, albo dla kogo A widzi pani jedną wspólną listę wszystkich partii opozycyjnych? Znaczy dziś opozycyjnych? Nie A. Znaczy, to, nie no to taką opozycję no tak, Widzi jednej... pani trzy, jeden, ale nie widzi pani jednej list. <laughs> A no właśnie, właśnie Tutaj co jest z jednej kwestii Z jednej strony kwestia tych marzeń i y, y, kibicowania naszej drużyny, jeżeli już mówimy o meczu a jeśli chodzi już tak zupełnie serio o tę jedną listę to ja mam takie poczucie że po pierwsze na pewno jej nie będzie że jednej listy w wyborach parlamentarnych naprawdę nie można opierać tylko na No dobra byciu a co antypistem. będzie jeżeli Czarzasty podejmie decyzję razem z Biedroniem że idą na tą jedną listę Ja rozumiem że wy wtedy nie idziecie tak No jeżeli Nowa Lewica podejmie taką decyzję no to to będzie ich decyzja my będziemy podejmować swoją jako partia razem nie wydaje mi się, żebyśmy taką decyzję podjęli, natomiast już pewne decyzje, jeżeli chodzi o nasze ugrupowania zapadły i to jest decyzja dotycząca yy, chęci wspólnego startu. Że chcemy... Nie chcę wyjść na takiego wstrętnego materialista, ale zapytam tak mimochodem, bo to jest kwestia niezwykle ważna. Zakładając, że jednak taka jedna wspólna lista by powstała, to jakby była dzielona subwencja? A to, to pani redaktorze, tutaj mamy sprawę jasną i e, rozstrzyga to kodeks wyborczy przy koalicyjnym komitecie wyborczym, jeżeli wchodzą w jego skład różne e, partie, no to w zależności od tej umowy taki procent subwencji dostają, więc tutaj dyskutować o tym, jak byłyby podzielone te pieniądze, można byłoby wtedy, gdybyśmy zobaczyli taką, e, taką umowę. Na razie to jest kwestia jakaś pieśń przyszłości, jakieś bajania o tym, że ta jedna Lista jest ratunkiem dla Polski, natomiast, no właśnie, przede wszystkim y, trudno mówić o jakiejś spójności programowej przy tej jednej liście. Ta jedna lista raczej opierałaby się na głównym postulecie odsunięcia prawa i sprawiedliwości od, wła y, od władzy, co akurat oczywiście jest słusznym postulatem, natomiast na nim nie można y, jakby opierać y, 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 całej kampanii wyborczej. Wchodzą kwestie programowe, gdzie te ugrupowania, które o których się mówi, że miałoby trafić na tą jedną listę, mają bardzo różne swoje rozwiązania, bardzo często sprzeczne, więc nie wiem, jak mielibyśmy się pogodzić. Kolejny argument jest taki, że mnóstwo osób, mnóstwo wyborców demotywuje taka jedna lista. Znaczy, ja już wielokrotnie powtarzałam, Naprawdę tutaj w Warszawie jak ktoś pójdzie i będzie chciał zagłosować na Magdalenę Biejat, to chciałby w tym sejmie Magdalenę Biejat zobaczyć, a nie na przykład Pawła Poncyliusza. Znaczy nie chcę głosować na kota w worku i nie wiedzieć kto będzie mnie reprezentował w sejmie. Tym bardziej, że te osoby mają bardzo różne poglądy. Do zachęcania różne na Magdalenę Biejat, zachęcała Polina Matysiak z partii Razem. Dziękuję pani, dziękuję państwu do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.